Proszę Państwa, bardzo mi miło, że jestem tu z Państwem z bardzo wielu powodów. Otóż, proszę Państwa, w pewnym sensie jest to dla mnie miejsce historyczne. Dlatego, że zaczynałem moje zainteresowania archeologią i historią sztuki jako, nie wiem czy to jeszcze istnieje, Towarzystwo Młodych Przyjaciół Muzeum. Istniało coś takiego, proszę Państwa, w 60. i 70. latach, kiedy to pacholęciem był. I właśnie tu, w tej sali spotykaliśmy się, a prowadziła w owym czasie ten dział wybitna egiptolog, no troszeczkę zesłana tutaj z różnych powodów jako do tego działu i dzięki niej, no można powiedzieć, pierwsze kontakty z archeologią śródziemnomorską miałem, a jak się Państwo domyślają, no to było tak dobrze ponad pół wieku temu. Także tym bardziej mi jest miło. Jeżeli tę część powitalną mogę jeszcze chwilkę przedłużyć, to dziękuję oczywiście za zaproszenie na tą wystawę, przy okazji tej wystawy, na te wykłady przy okazji wystawy. Wszystkich Państwa mi bardzo miło widzieć. Pozwolą wszakże Państwo, że pozwolę sobie szczególnie podziękować za obecność kilku osobom, które tutaj widzę. No przede wszystkim Jego Ekscelencji Panu Ambasadorowi Przemysławowi Marcowi, którym koincydowaliśmy. Pan ambasador był na placówce w Peru, kiedy prowadziliśmy tam badania. Moja serdeczna koleżanka Anna Derentowicz-Zakrzewska, którą Państwo mogliście słuchać 3 tygodnie temu na temat sztuki, to przez jej obecność część mojej wypowiedzi o sztuce kolonialnej będzie ograniczona do absolutnie niezbędnego minimum, żeby się przy niej nie skompromitować. Więc Ania, no i oczywiście bardzo serdecznie witam mojego kolegę z Instytutu, z profesora Jerzego Miziołka, wybitnego historyka sztuki. A już last but not least, wypada mi wymienić pracownika tego muzeum, panią dr Izabelę Wiercińską, córkę mojego świętej pamięci mistrza, profesora Andrzeja Wiercińskiego. Także wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam i bardzo się cieszę. Proszę Państwa, przechodząc do tematu, dlaczego Bóg brodaczy milczy? Konfrontacja Hiszpanów i Inków na płaszczyźnie ideologiczno-religijnej. Tytuł nieco prowokujący, ale pozwolę go sobie jakoś może objaśnić w ciągu tego wykładu. Proszę Państwa, wszyscy znamy z popularnej literatury, z podręczników licealnych, podbój Nowego Świata przez Hiszpanów, Portugalczyków, potem Francuzów i Anglików, przede wszystkim właśnie w pierwszej fazie Hiszpanów. I takim jednym z emblematycznych zdarzeń, o których Państwo słyszeliście, jest właśnie pojmanie Atahualpy, jak go się przedstawia, władcy Imperium Inków, które nastąpiło 16 listopada, w sobotę zresztą, 1532 roku. Tak to sobie wyobrażał człowiek, który nigdy w Ameryce nie był, Théodore de Brie, w końcu wieku XVI, już kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach. Oczywiście wszystko to jest piękną fantazją, no ale to właśnie dowodzi, jak duże znaczenie to wydarzenie ma w takiej świadomości historycznej Europejczyków. Zostawmy w spokoju tych nagich Indian, prawda, którzy wcale nadzy nie byli, te armaty, których też nie było, prawda. Sama zasadnicza scena, prawda, w której następuje pochwycenie przez Hiszpanów i wzięcie do niewoli władcyńców, co najczęściej jest traktowane jako koniec, prawda, istnienia tego wielkiego państwa. Czy tak było naprawdę? A to zaraz zobaczymy. Niemniej, żeby skontekstualizować trochę to, o czym będę dzisiaj mówił, no trzeba przypomnieć, skąd tam się w ogóle Hiszpanie znaleźli i z jakim bagażem doświadczeń, no już ponad 40-letnich doświadczeń, przybyli na teren państwa Inku. Przypomnijmy bowiem, że odkrycie Ameryki to 1492 rok, konkretnie 12 października, jeżeli chodzi o ścisłość, kiedy właśnie tu na Guana
Łani przybywa z pierwszą wyprawą Krzysztof Kolumb. Tu macie Państwo oznaczone prospekcje wykonane głównie przez Kolumba, ale nie tylko, które doprowadziły wreszcie w początku wieku XVI do uznania, że to nie są żadne Indie, w związku z tym ci Indianie troszeczkę przypadkowo zostali nazwani Indianami, no bo to sądzono, że Kolumb sądził, że przypłynął gdzieś albo do obrzeży Indii, albo do Japonii. No w każdym razie, generalnie rzecz biorąc, wszystko to nosiło nazwę Indie, stąd się wzięli Indianie i do dzisiejszego dnia mamy Indian, prawda? Chociaż w zasadzie powinni się nazywać zupełnie inaczej. Kiedy to wreszcie ustalono? No, zaczęła się i tutaj znowu no, niesprawiedliwość historii. Nazwa Ameryki, jak Państwo wiecie, wcale nie jest od Kolumba, tylko od Ameryka Vespucci, który specjalnie dużo nic nie naodkrywał, trochę popodróżował, ale nie tyle, ale miał świetny PR, jak to się mówi. No, pisał do najwłaściwszych ludzi, którzy z kolei odpowiednio to, co on pisał, rozpropagowali i tak znowu mamy Amerykę, no a nie jak, a Kolumb musi się zadowolić jednym krajem, prawda, na terenie kontynentu i jednym dystryktem federalnym Kolumbia w Stanach Zjednoczonych. Trochę niesprawiedliwie, ale tak to już jest w historii. Ważnym dla nas momentem jest rok 1513, kiedy w ramach tych prospekcji dochodzi do bardzo ciekawej wyprawy Vasco Nuñeza de Balboa, który przechodzi przesmyk, proszę bardzo, przechodzi przesmyk panamski. To jest kluczowe odkrycie, bo pamiętajmy, że do owego momentu od tej strony o Pacyfiku nie wiedziano nic. Nie wiedziano w ogóle, że istnieje Pacyfik, prawda? Więc to odkrycie, że jest morze, które nazwano początkowo Morzem Południowym, no bo patrząc stąd, to jest na południe, Atlantyk jest na północy, prawda? Morze Karaibskie, Atlantyk, więc stąd Morze Południowe, przejście tej cieśniny i założenie miasta Panama było rzeczą kluczową dla całej późniejszej historii, bowiem stąd Hiszpanie ekspandowali w kierunku wschodnim, tutaj w kierunku aż po Nikaragłę, prawda, i pomału, bo to im znacznie gorzej szło, w kierunku takim południowo-wschodnim. Drugi ważny moment, który jest niesłychanie istotny dla przebiegu tego, co się stało potem w Peru, jest podbój Meksyku, który nastąpił kilkanaście lat wcześniej. Podbój, przepraszam bardzo, muszę odsunąć, właśnie podbój Meksyku dokonany przez Hernán Cortéza, działającego no, troszeczkę samowolnie, ale nie będziemy w to w tej chwili wchodzić. Mianowicie to mamy bardzo dobrze opisane i ten podbój olbrzymiego państwa Azteków, inaczej zwanych Mexica, takiej koalicji, która się nazywała Trójprzymierze, po pierwsze było przykładem no, pewnych rozwiązań polityczno-militarnych, które jak Państwo zobaczycie potem zostały zastosowane w Peru. Rozwiązań natury no, właśnie takiej też i dyplomatycznej, które zastosował Cortés. To jest państwo Azteków właśnie w momencie swojego największego rozwoju. I teraz to jest jezioro Texcoco i stolica Tenochtitlan, państwa Azteków, która była takim miastem, państwem. I nie będę oczywiście, ja dzisiaj nie chciałem mówić o podboju Meksyku, ale zwróćcie uwagę na kilka zasadniczych rzeczy. Pierwsza i podstawowa sprawa, którą się bardzo szybko okazało. Mianowicie, podobnie jak to zaraz Państwo zobaczycie w przypadku państwa Inków, Aztekowie byli mniejszością w olbrzymim imperium, które założyli. Oni byli na dobrą sprawę mieszkańcami właśnie stolicy Tenochtitlan i kilku osad wokół jeziora, natomiast wszyscy pozostali, którzy byli poddanymi, nie byli Aztekami. System podległości można by przypominał trochę system feudalny w Europie. Siłą lub dyplomacją poszczególne miasta, państwa musiały się poddać Aztekom, czy ściągali z nich trybut, raczej nie zakładali garnizonów, tylko po prostu dysponując przewagą no, militarną po części, ale będąc mniejszościowymi w składzie całego imperium, no,
byli panami, ale bardzo zróżnicowanego kulturowo terenu. Dlatego też w późniejszym podboju, który następuje między rokiem 1919 a 1921, a właściwie 1924, poparcie Hiszpanów ze strony miejscowych ludów. Tu mamy pokazane właśnie, jak Hiszpanie idą, prawda, w towarzystwie tragarzy, a i żołnierzy. A tu mamy scenę, jak Indianie pomagają Hiszpanom w budowie brygantyn do ostatecznego szturmu na Tenochtitlan. Czyli ja tutaj nie będę mówił o tych poszczególnych fazach podboju, ale istotną sprawą jest to, że powodem, dla którego Montezuma zgodził się przyjąć Hiszpanów, były powody natury religijnej. Zobaczymy, jak ten wątek będzie się powtarzał również w państwie Inków. On początkowo uznał Hiszpanów za wysłanników Boga Quetzalcoatla i stąd jego bierność daleko idąca na początku. Po konfliktach, już po wejściu przez Hiszpanów, wybucha powstanie, a w międzyczasie Montezuma jest wzięty przez Hiszpanów do niewoli i za jego pośrednictwem w takim scentralizowanym państwie mogą rządzić, prawda? Będąc no, w sumie garstką w wielomilionowym organizmie państwowym. Po klęsce, jaką Hiszpanie ponoszą i ucieczce stamtąd, znowu udzielają im pomocy Indianie, przeciwnicy Azteków, Tlaszkaltecy, i to dzięki nim budują Hiszpanie brygantyny na jeziorze, co pozwala im przeprowadzenie ostatecznego ataku. I tu znowu kolejna bardzo ważna sprawa, którą jak Państwo zobaczycie, znowu się powtórzy. W historii jest, kilkuset Hiszpanów podbija i zdobywa stolicę Azteków. Tak, tylko że 75 tysięcy sojuszników indiańskich, żołnierzy, walczy z nimi przeciw tylko 30 tysiącom obrońców. No więc jak Państwo rozumiecie, jak się zacznie na to w ten sposób patrzeć, to można powiedzieć, że również Tenochtitlan i państwo Azteków zostało w dużej mierze podbite rękami Indian. Przejdźmy więc teraz już po tym wstępie do Imperium Inków, Tawantinsuyu. Początki XIII wiek naszej ery, faza, w której państwo jest takim olbrzymim organizmem politycznym, jaki państwo tutaj widzicie, wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki, to jest od początku przełomu XIV i XV wieku po początek XVI, czyli jakieś 130 lat. Około 1530 liczyło między 10 a 15 milionów mieszkańców zamieszkujących obszar od 1 do 1,5 milionów kilometrów kwadratowych. Te wahania szacunków polegają na tym, że nie wiadomo dokładnie, jak daleko można uważać, że Inkowie kontrolowali teren na wschodnich stokach Andów i w kierunku Amazonii. To jest przedmiotem dyskusji między specjalistami, więc stąd te takie wahania estymacji. Przy czym i tu od razu uwaga. W tym wszystkim Inkowie, czyli grupa zarządzająca, była jeszcze proporcjonalnie mniej liczna niż Aztecy w stosunku do swoich poddanych. Inków było kilkaset tysięcy, góra, czyli mniej więcej jakieś 3% populacji państwa, imperium, to byli Inkowie. Pozostali ponad 95-97% to byli nie Inkowie. To jest bardzo ważny czynnik, o którym należy pamiętać. Nazwa Tawantinsuyu, bo taka jest prawidłowa, proszę wybaczyć te różne pisownie, jak ktoś będzie chciał, to ja potem wyjaśnię, skąd one się biorą. Pochodzi stąd, że państwo było podzielone na cztery regiony, cztery części, które schodziły się w Cusco i to były Antisuyu, Chinchaysuyu, Kuntisuyu i olbrzymia część Collyasuyu. No to obejmuje tereny dzisiejszego Ekwadoru, samego kraniuszka południowego Kolumbii, z Peru oczywiście, Ekwador, spora część dzisiejszej Boliwii, Chile i kawałek Argentyny. Więc bardzo, bardzo znaczny obszar. Stolicą Cusco, ale to nie będziemy w tej chwili o archeologii Cusco mówić. I teraz przechodzimy do kwestii, jak doszło do tego podboju. Proszę zwrócić uwagę na tę chronologię, która będzie przeze mnie użyta w dalszej części wywodu do takiego zorientowania czasowego, co się kiedy dzieje.
Pierwsze kontakty Hiszpanów z mieszkańcami państwa Inków to jest przełom 1526-1527 roku drogą morską, statek właśnie z Panamy, w którym po kilku pierwszych zupełnie nieudanych wyprawach wreszcie Pizarro się udaje dotrzeć do portu dzisiejszego miasta Tumbes, gdzie napotyka przedstawicieli inkaskiej administracji, wysokich przedstawicieli i widzi no, bardzo dobrze zaplanowane centrum administracyjne z budowlami z kamienia. Po prostu widać od razu wysoka cywilizacja. Następnie udaje się do, po tym Pizarro, udaje się uzyskać patent na podbój do Hiszpanii, a wraca tam w 1531 roku i teraz kolejne wydarzenia, właśnie ten 16 listopad 1532, pojmanie Atahualpy, 26 lipiec 1533, stracenie tegoż Atahualpy po wypłaceniu przez niego okupu oczywiście, słynnego okupu, następnie przymierze Hiszpanów ze zwolennikami przeciwników Atahualpy, trwające mniej więcej do połowy 1535, koalicja Hiszpanów z Inkami, żeby było jasne. I wreszcie inkaska próba rekonkwisty trwająca od połowy 1535 do 1572, kiedy upada ostatnia reduta Inków Vilcabamba i stracony zostaje ostatni władca Tupac Amaru. A jak zatem Państwo widzicie, to co nam się kojarzy z tym 532 roku w rzeczywistości jest rozciągnięte na 40 lat. Ale mówimy o Cajamarce, więc musimy najpierw powiedzieć, co to jest ta Cajamarka, co tam robił Atahualpa, jak Hiszpanie dotarli. Po sytuacji, której no, nie będę opisywał z braku czasu ku temu i przejściu Hiszpanów przez wybrzeże Ekwadoru, dotarcie do wyspy Puna, następnie do Tumbes, które jest już całkowicie zniszczone wojną domową, o której zaraz będę mówił, inkaską wojną domową, więc Hiszpanie są strasznie rozczarowani. Tu się dowiadują, że no, jeden z rywali w walce, w wojnie domowej o władzy, niejaki Atahualpa, rezyduje w Cajamarce. Oferują mu swoje, przez posłańców swoje usługi i tam się udają drogami inkaskimi właśnie do tej Cajamarki. I tam przyjęci przez władcę, a właściwie pretendenta do władzy Inków w Cajamarce, w sobotę 16 listopada 1532 atakują jego świtę i biorą go do niewoli. Proszę Państwa, tu od razu powiedzmy jedną rzecz i po to mi było potrzebne wprowadzenie Hernán Cortesa i podboju Meksyku. Otóż proszę Państwa, jest jedno zdarzenie, o którym często się zapomina. Kiedy Pizarro udał się do Hiszpanii po to, żeby uzyskać patent na podbój Peru, no, można powiedzieć omijając lokalnego gubernatora w Panamie, bo był z nim w bardzo złych stosunkach, chciał bezpośrednio od centrali dostać pozwolenie niezależne na podbój, co uzyskał, czekając na to, poznał, a właściwie nie musiał poznawać, bo go znał wcześniej, swojego krewnego. Hernán Cortesa. Pizarro był krewnym Cortesa. I nie jest tajemnicą, że Cortes mu po prostu opowiedział, jak przeprowadził podbój Meksyku. I przede wszystkim podstawową sprawę. Trzeba ująć władcę i przez niego kontrolować aparat państwowy. Z takim prostym, powiedzielibyśmy niezwykle prostym planem, Pizarro szedł w kierunku Cajamarki. On od razu zakładał, że musi zrobić to samo, co zrobił Cortes. Innego wyjścia nie ma. No jak się ma niestałych 170 żołnierzy, no to przepraszam bardzo, ale specjalnych innych możliwości to nie ma. Pojmał, wziął do niewoli, ale kogo? Kim była ta Atahualpa? No, popularnie się mówi, że władcą Inków. Otóż nie, on nie był władcą Inków. On jeszcze nie był władcą Inków. On był synem ostatniego niezależnego, powiedzielibyśmy to znaczy takiego, który no nie był, nie żył w czasach pod dominacją Hiszpanów, władcy, Huayna Capaca. Ponieważ panowało wielożeństwo, władca miał wiele
wielu synów z różnymi żonami i Atahualpa był synem jednej z tych żon. Nawiasem mówiąc, legenda o tym, że to była księżniczka gdzieś z terenu dzisiejszego Ekwadoru jest nieprawdziwa. Była kuskenką rodowitą ze znakomitego rodu i miał z nią właśnie tego syna Atahualpę. Miał również innych synów, między innymi Łaskara z inną matką. Prawda? I ci dwaj, z przyczyn, których w tej chwili nie będę wyjaśniał szczegółowo, rywalizowali o tron, ale nie w sposób normalny, powiedzielibyśmy, jak to było praktyką w państwie Inków, że rzecz odbywała się po śmierci władcy, której nie ogłaszano, tylko czekano, kto wyjdzie zwycięsko z rozrywki o władzę. No wtedy, powiedzmy, któryś kandydatów mógł na przykład spaść ze schodów albo coś niezdrowego zjeść, prawda? No generalnie takie rzeczy się zdarzały, ale na zewnątrz o tym nie było wiadomo, póki jeden nie wygrał. No i wtedy ogłaszano coś na zasadzie: zmarł król, niech żyje król, prawda? Proszę bardzo, jest nowy Inka. No tym razem zdarzyło się inaczej. To, co normalnie się działo, było praktyką pałacowych intryg i rywalizacji i morderstw, powiedzmy sobie szczerze, również w obrębie stolicy państwa, rozlało się na całe imperium. Z przyczyn, które długo by opowiadać, w każdym razie była to po raz pierwszy wojna domowa na skalę całego państwa o władzę. Atahualpa wygrywał. Ale jeszcze nie wygrał, jeszcze nie wszedł do Cusco i jeszcze nie został tam oficjalnie zaprzysiężony jako władca inkaski. Miał taką niby nominację, no można powiedzieć przedwstępną, ale to jeszcze nie było ugruntowane nie władzy. Łaskar żył jeszcze wtedy. Więc Atahualpa był jednym z dwóch, ale nie był głównym władcą, a co najważniejsze, nie kontrolował całego aparatu państwowego. I to jest bardzo ważne. O, tutaj macie Państwo, zresztą Łaskar i Atahualpa to są przydomki. To jest osobna sprawa. Ich prawdziwe imiona władców to są te, które Państwo tutaj widzicie, a to są takie, można powiedzieć, przydomki. No i teraz pojawia się pytanie, jak Atahualpa, który no, politykiem był niezłym, pozwolił na to, żeby Hiszpanie doszli do Cajamarki i żeby się stało to, co się stało. No jakim cudem on mógł na to pozwolić? Hiszpanie sami sobie zadawali pytanie. Pedro Pizarro, kuzyn Francisca Pizarro, który pełnił rolę takiego w pewnym sensie pazia, pomocnika, on był dość młodym człowiekiem wtedy jeszcze przy swoim starszym krewnym, powiedzmy przy swoim wuju, a właściwie kuzynostwo o charakterze powiedzmy stryjecznym. Tłumaczył to wiele lat później tak. Atahualpa poczuł się pewnie i miał Hiszpanów za nic, bo gdyby ich nie lekceważył, wysłałby ludzi na podejście na Przełęcz Górską, które ma ponad 3 legwy, 17 kilometrów, po bardzo stromym zboczu, a były tam bardzo złe i nieznane Hiszpanom przejścia. Jeśli by Atahualpa ustawił na tych przejściach trzecią część swych ludzi, zabiłby wszystkich Hiszpanów wjeżdżających na górę lub co najmniej większość z nich, a tych, co ocaleliby, pozabijałby w czasie ucieczki. Pan nasz zrządził, że do tego nie doszło, albowiem wolą jego było, aby na tę ziemię weszli chrześcijanie. No dobrze. Jedna rzecz jest pewna. Sami Hiszpanie się dziwili. Dlaczego on im pozwolił dojść do Cusco, do Cajamarki? Próby wyjaśnienia były dwie. Przestrach, którzy mieliby, ponieważ Indianie mieliby uznać Hiszpanów za bóstwa, zaraz zobaczymy, to było prawdą w przypadku Azteków, przynajmniej w przypadku Montezumy na początku. Ale czy było prawdą w sytuacji Inków? Zaraz zobaczymy. I drugi wyjaśnienie to jest właśnie wspomniane wyżej lekceważenie. Komentarz do tego, jaki można by było powiedzieć, jest taki oto. Jedna rzecz jest bezdyskusyjna. Atahualpa miał możliwość zlikwidowania wszystkich Hiszpanów, ale to po prostu równo. Śladek klęski by nie został. Co tego dowodzi? Ano dowodzą tego niezbycie wydarzenia kilka lat późniejsze, kiedy się zaczęła prawdziwa wojna z Inkami. To w 1536 roku wojska władcy Manco Inki rozbiły w proch kilka oddziałów hiszpańskich uzbrojonych znacznie lepiej niż oddział Pizarra w 1532. Dlaczego więc Atahualpa nie skorzystał z takiej oczywistej możliwości, do której zresztą był namawiany? I czy to byłoby tylko skutkiem lekceważenia? Pamiętajmy, rozwiejmy najpierw pierwszą historię. Dlaczego Hiszpanie nie zostali uznani za bóstwa? A nawet gdyby, to z bóstwami też można paktować w rozumieniu andyjskim, o czym zaraz się Państwo dowiecie. Po pierwsze kontakty to już jest 1536. W 1527 to, co macie Państwo zaznaczone tą przerywaną linią, to jest trasa statku, którym płynie
Pizarro w 1527-28 roku, taki rekonesansowa podróż, zakazuje zwracania załodze, zwracania uwagę na jakiekolwiek kosztowności, nie zajmowania się złotem, niczym, obdarowuje wszystkich spotkanych Indian prezentami, przysłowiowymi paciorkami, jednemu nawet daje, dostojnikowi daje nawet nóż żelazny, prawda, z czego ów się bardzo cieszy, ale co najważniejsze, zabiera, po pierwsze, zostawia 3 lub 5 Hiszpanów, którzy mają na niego czekać, na jego powrót, a sam zabiera, i tu właśnie nie wiadomo dokładnie ilu, ale kilku co najmniej młodych Indian, żeby ich nauczyć hiszpańskiego i żeby mogli potem służyć jako, jako tłumacze. Do tego wątku wrócimy. I odpływa. Jak przybywa powtórnie w 1500, na przełomie 1931-1932 roku tu i przede wszystkim do Tumbes, to żaden z tych Hiszpanów już nie żyje. Okoliczności ich śmierci są, no jakby to powiedzieć, przedmiotem dyskretnych takich jakichś interpretacji, a to umarli, a ktoś ich zabił, ale nie wiemy, kto ich zabił. Jedna rzecz jest pewna, wiadomo było, że Hiszpanie są śmiertelni. No to było bezdyskusyjne. Kilka lat byli w towarzystwie tych Indian, no i wreszcie tak czy inaczej zmarli. A zatem, kiedy Hiszpanie przybywają, stają się od razu przedmiotem zainteresowania i obserwacji, bardzo precyzyjnej obserwacji. Proszę Państwa, to jest imperium Inków. Nie ma imperium, które nie funkcjonuje bez tajnej policji i służby wywiadowczej. Inkowie też mieli bardzo przyzwoitą służbę wywiadowczą i to nie byli nieprofesjonaliści, prawda? Oni wiedzieli, jak się zbiera informacje. No, gdyby tego nie mieli, to by nie opanowali, będąc mniejszościową grupą, tak olbrzymiego obszaru z taką ludnością. Musieli mieć doskonałą służbę wywiadowczą. Od razu powiem, dwie służby wywiadowcze, jedna Łaskara, druga Atahualpy. Obydwie obserwowały bardzo uważnie Hiszpanów. I na jakiej podstawie sobie wyrabiano na ich temat pogląd? Przede wszystkim na podstawie ich własnej wizji świata. Świat dla Inków to było Tawantinsuyu. To był świat ludzi cywilizowanych. Na obrzeżach były jakieś dzikie ludy. No i z góry można było mniej więcej powiedzieć, na jakiego typu, przepraszam za wyrażenie, dzikusa można natknąć się na terenie północnym, czy na terenie południowym, czy na terenie wschodnim. No to było z góry jakby takie przypisane poglądy. Coś takiego jak w średniowiecznej Europie. No wiadomo było, że prawda, gdzieś tam na południu są Murzyni, a z kolei ludy Goga i Magoga to gdzieś daleko na wschodzie, prawda? W tym duchu funkcjonował światopogląd Inków. Więc jak ktoś się pojawiał na jakimś obszarze, no to od razu można było mniej więcej spróbować sobie to zinterpretować. Wyniki obserwacji i wyglądu i zachowania Hiszpanów, a w szczególności ich strój, owłosienie. I tu się bierze podstawowy problem, o którym już napomknąłem, ci brodacze. Proszę Państwa, Indianie generalnie mają bardzo słaby zarost, poza oczywiście włosami na głowie. Ale generalnie i mężczyźni, i kobiety mają bardzo słaby zarost. Brody w zasadzie zdarzają się, ale takie cieniutkie, bardzo słabe. Nie ma systemu, żeby młody człowiek był brodaty, czy w średnim wieku, to zazwyczaj u starszych ludzi można zauważyć. Nie mają. Więc pojawienie się kogoś, kto był mocno owłosiony tu, no było konkasapa, się to określało, no pełen takiego włosia. Jeden ze szpiegów indiańskich, którego wysłał Atahualpa, tak długo chodził koło takiego Hiszpana, bo nie mógł się napatrzeć. I wreszcie go pociągnął za brodę, żeby sprawdzić, czy to nie jest maska. No dostał siarczyście po twarzy, ale przekonał się, że maską nie jest, prawda? Więc stąd wziąłem tych brodaczy, prawda, jako tytuł, bo takich określano. Przepraszam. Proszę Państwa, sposób odżywiania się, no kwestie stosunków seksualnych, to też było bardzo ważne, zainteresowanie złotem, a także takie elementy wyposażenia kulturalnego jak konie, ozbrojenie oraz kluczowa sprawa, proszę Państwa, pismo. Pismo. To, że Hiszpanie mają pismo i jak to pismo było interpretowane, o czym za chwilę. No i wreszcie wypowiedzi Hiszpanów o samych sobie i komunikaty przekazywane Indianom. Tu pojawia się kluczowy problem tłumaczenia z Quechua na hiszpański i odwrotnie. Właśnie, tłumacze. Kim byli tłumacze?
Tłumaczami było kilku, od 3 do 6 Indian, zabranych głównie przez Pizarda w 1528 roku z wybrzeża Peru. To nie byli Inkowie. Od razu powiedzmy, żaden z nich nie miał statusu Inki. To byli przedstawiciele ludów wybrzeża, prawdopodobnie z takiej drobnej szlachty, powiedzielibyśmy, takich no z poziomu, powiedzielibyśmy, wójta lub sołtysa miejscowego, dzieci takich niższych funkcjonariuszy, którzy z tej racji musieli znać chociaż trochę język oficjalny państwa, czyli kiczła. Ale kiczła nie był najpowszechniejszym językiem w państwie Inków. Na wybrzeżu w ogóle mało kto nim mówił. A zatem pojawia się pytanie, w jakim stopniu czy ci wywodzący się, nie wywodzący się z elity imperialnej młodzi ludzie mogli opanować nie tylko hiszpańskie, ale w jakim formie znali keczła? Czy oni dobrze mówili po keczła? W jakim związku z tym brzmieć mogło w ich tłumaczeniu na przykład requerimiento? To jest taki dokument legalny, który zaraz Państwu pokażę, w którym Hiszpanie żądają poddania się władztwu króla Hiszpanii. I czy żądanie się, czy przyjęcia religii chrześcijańskiej. Zaraz to zobaczymy. I jak tłumaczony był na keczła choćby taki termin jak Christianos. Hiszpanie nie mówili o sobie Españoles w owym czasie. Mówili o sobie Christianos, chrześcijanie. Jak to zostało przetłumaczone na keczła? Zacznijmy od requerimiento. Proszę Państwa, celowo dałem to Państwu po hiszpańsku, bo tak to brzmi oficjalnie w dokumencie, taki wzorcowy dokument. Według Hiszpanie byli niesłychanie przywiązani do litery prawa. Każda rzecz, każda wypowiedź musiała być zapisana przez notariusza publicznego i poświadczona przy świadkach, że tak było. Jednym z takich podstaw, można powiedzieć, warunków zatwierdzenia podboju, prawda? Coś takiego jak u nas, prawda, uzasadnienie wykonania jakiejś czynności prawnej było, że nim się ich podbije, to trzeba im odczytać requerimiento, czyli żądanie poddania się pokojowego. To był tekst po hiszpańsku, który się zaczynał od przedstawienia się wysłannika w imieniu jego królewskiej, króla Kastylii i tak dalej, i tak dalej. Ja taki oto, taki jego sługa, posłannik i dowódca, zapewniam was i powiadam jak najlepiej potrafię, że jest jeden Bóg, jedyny i wieczny, i tu leci krótki wykład religii katolickiej z uwzględnieniem pozycji świętego Piotra w tym wszystkim, papieża, który jest następcą świętego Piotra, i następnie cesarza, w tym przypadku Karola V, który jest jakby depozytariuszem w imieniu Boga władzy świeckiej. No i teraz uwaga, to leci, proszę Państwa, dalej z takim wykładem. I teraz pomyślcie Państwo, że to taki właśnie Indianin, przyuczony do hiszpańskiego, a z tym kiczła, to nie bardzo wiadomo, jak on tym kiczła ma to przetłumaczyć. Bądźmy szczerzy, i tak przyzwoicie, można powiedzieć, Hiszpanie się zachowali w tym przypadku, bo rzeczywiście odczytywali to częściowo i ten tłumacz coś tam tłumaczył. W innych przypadkach, jak mamy z opisów, na przykład jest taki opis. Stanęliśmy pod wioską o świcie, czy tam pod osadą po świcie, o 2 strzelania z arkebuza. Notariusz przystąpił do odczytania requerimiento. Oczywiście w wiosce wszyscy śpią. Po hiszpańsku rzecz jasna. Odczekaliśmy 2 pacierze, czy przyjdą się poddać. Nie przyszli, więc ich zaatakowaliśmy. Prawda? Legalnie sprawa jest załatwiona. Kto chciał usłyszeć, ten mógłby usłyszeć. No niby jak, prawda? 2 strzały z arkebuza od wioski i prawda, po hiszpańsku. I nad ranem. No ale lege artis, dokument jest. Notariusz napisał, proszę bardzo, podbój został dokonany legalnie. W tym przypadku było to jednak odczytywane. I tu jest cały skrócony wykład religii chrześcijańskiej. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Ale najlepsze jest na zakończenie, bo to jest żądanie, żeby oczywiście natychmiast się zgodzili przyjąć religię chrześcijańską i po prostu się ochrzcili. A na zakończenie jest powiedziane, no, że jeżeli się nie poddacie, to wszystkie konsekwencje tego faktu spadną na was. Proste? Proste. Prawda? Klarowna wykładnia. Taka była legitymizacja władzy, co od razu podkreślę, jest dość istotne, odczytywana z kartki. Z kartki, to requerimiento. Bardzo ważny element symboliczny w tym wszystkim, o czym zaraz będziemy mówić. Tak legitymizowali w stosunku do Indian
swoją pozycję Hiszpanię. A jak się działo w odwrotną stronę? Pisma, no przynajmniej w takiej formie nie było, nie będziemy o tym w tej chwili mówić, jakie było. Legitymizacja prawna drugiej strony, w tym przypadku władcy inkaskiego albo pretendenta, to była bezpośrednia rozmowa z bóstwami. Władca zostawał władcą, bo potrafił rozmawiać bezpośrednio z bogami. I oni go namaszczali, można powiedzieć, dawali mu specyficzne dary, które były niezbędne do sprawowania, o czym za chwilę, do sprawowania władzy. No i to mamy tutaj z takich cytatów. Atahualpa przechwalał się, że słońce, Bóg słońca mu sprzyja, a nawet z nim rozmawia. Nawet z nim rozmawia. No i tutaj w kilku przypadkach, w których Hiszpanie mieli okazję rozmawiać z władcą inkaskim, ten wątek, że władca się chwalił, że jego władza wynika stąd, że on jest, może rozmawiać z bóstwami, jest sprawą zupełnie podstawową, czyli bezpośredni kontakt. No tu są oczywiście niebiańskie bóstwa, linków, ale nie mamy czasu, spoglądam na zegarek, żeby, prawda, nie przedłużać. W każdym razie zgodnie z inkaską ideologią Sapan Inka, jedyny władca, uważany był za wybrańca Boga, a ten wybór przybierał formę osobistej rozmowy Inki z Bogiem w trakcie wizji lub snu. Inka nosił tytuł Syna Słońca i Księżyca, brata Pana Gromu i w trakcie ceremonii intronizacji rządzano specjalną figurę boskiego bliźniaka, boskiego brata Inki. Ale co jest najważniejsze dla tematu dzisiejszego? Zachowanie na wojnie. Otóż Inka, jak zostawał Inką, chociaż jako kandydat mógł normalnie uczestniczyć w walkach, od tego momentu już nie uczestniczył, mógł być, a nawet powinien być w pewnych momentach na polu bitwy, ale nie po to, żeby walczyć z ludźmi. Inka walczył właśnie z takiej lektyki, miotając złote pociski przeciwko bóstwom strony przeciwnej. On musiał zniszczyć boskie poparcie rywali, wrogów i to była jego funkcja. On nie walczył z ludźmi. To nie była jego rola. On musiał walczyć na poziomie religijnym, żeby zniszczyć wsparcie boskie strony przeciwnej, bogów strony przeciwnej. To była jego rola. I tu mamy właśnie to przedstawione, właśnie jak władca inkaski walczy z takiej za pomocą złotej procy, miotając je przeciwko bogom strony przeciwnej. Dla porządku dodajmy, to jest dość istotne, że tak naprawdę powinniśmy mówić o władcy Inków i o władczyni, dlatego że musiała być para. No niestety nie można było być stanu wolnego władcą Inków, to się nie dawało. Na dodatek trzeba było mieć dużo dzieci, zarówno z żoną główną, jak i z pobocznymi. To też było niezbędnym warunkiem bycia władcą. No to dość utrudniało sprawowanie obowiązków władcy, jak się powiedzmy miało 70 lat i powiedzmy 100 żon różnej kategorii, a tutaj, prawda, obowiązki państwowe wymagały. No ale faktem jest, że ta komponenta kobieca była niesłychanie ważna, ale nie to dzisiaj jest tematem mojego wykładu, dlatego pozwólcie Państwo, że tylko to zasygnalizuję. Żona władcy miała tytuł jego siostry. Była zarazem główną kapłanką księżyca. Kolejna istotna sprawa w systemie władzy Inków, władca nigdy nie umierał. Władca żył po śmierci. Jego mumia zachowywała część jego mocy i osobowości, mogła się komunikować z ludźmi, wyrażać swoją wolę, a przede wszystkim nadzorowała wszystkie dobra, które władca zgromadził jako dobra własne w czasie swojego panowania i z nich korzystał jego ród. I tutaj mamy właśnie taki bardzo ciekawy fragmencik, który jednak pozwolę sobie zacytować. Mianowicie posłannictwo Hiszpanów do mumii. To było w czasie, kiedy Hiszpanie musieli się jeszcze grzecznie zachowywać w stosunku do swoich inkaskich sojuszników, o czym za chwilę. I była taka sytuacja, że jeden z dowódców inkaskich zakochał się w służce jednej z mumii. No i chciał ją za żonę, no ale to musiała mumia się na to zgodzić, więc tenże sojusznik poszedł do Pizarra i powiedział, żeby Pizarro to jakoś załatwił. No to Pizarro wysłał swojego właśnie krewnego, tego Pedro Pizarro, żeby poszedł z posłannictwem do mumii. I tak to wyglądało. Markiz Don Francisco Pizarro posłał, jeden z kapitanów Manco Inki miał iść i przybył prosić Markiza, aby wstawił się za nim do pewnego zmarłego, żeby ten mu dał za żonę jego krewną,
która mu służyła. Markiz nakazał, ja bym poszedł z Don Martinem tłumaczem prosić w jego imieniu o tę Indiankę dla kapitana. Myślałem, że będę mówił do jakiegoś żywego Indianina, a zaprowadzano mnie do takiego tobołu ze zmarłym, siedzącym w lektyce, gdyż takich trzymano. Jego rzecznik, Indianin Indianka, siedzieli po bokach. Stanęliśmy przed zmarłym i tłumacz przekazał mu prośbę. Staliśmy tak w napięciu i milczeniu, aż Indianin popatrzył na Indiankę, jak myślał, aby poznać jej wolę, i potem odpowiedzieli mi obydwoje, mówiąc, że ich zmarły pan się zgadza, abym zaprowadził tę Indiankę do kapitana, gdyż tak chce markiz. No więc trzeba było również ze zmarłymi władcami móc dyplomację uprawić. Oczywiście bóstwa przemawiały też przez swoich kapłanów i komunikowały, ale za każdym razem podkreślam, istotne jest słowo, mówione słowo, komunikat słowny, głośny. I specyficzni kapłani, jak ten na przykład, też mogli się komunikować przekazując wolę bogów. Czasami ta wola, i tu dochodzimy do punktu, o którym wspomniałem, że można walczyć z bóstwami, tylko trzeba mieć do tego odpowiednią siłę. Na przykład trzeba być władcą, żeby sobie móc na to pozwolić. Otóż jeden z bogów lokalnego ludu, Apokatekil, poproszony o, no w pewnym sensie, poradę przez Atahualpę, a która to porada w rzeczywistości miała oznaczać, czy lud podległy temu sanktuarium pójdzie za Atahualpą, czy będzie raczej sprzyjał rywalowi łaskarowi, wypowiedział się tak nie do końca po myśli Atahualpa, a nawet bardzo nie po myśli. I w związku z tym, co robi wtedy Atahualpa? Kiedy wyrusza do tej wyroczni na czele armii, przybywa tam, rozkazuje wojownikom otoczyć wzgórze, wchodzi sam osobiście do sanktuarium z siekierą, rozbija siekierą posąg, każe przyprowadzić tego kapłana, który mówił w imieniu bóstwa, i jego też zabija tą siekierą, a potem już wojsko likwiduje resztę sanktuarium. Interpretacja kolejności zdarzeń jest tu kluczowa. Atahualpa najpierw musi osobiście zniszczyć ten posąg, dowodząc tym samym jego niemocy w stosunku do osoby Inki, bo tylko on ma moc od bogów, żeby walczyć z innym bogiem. Zwykły człowiek tego nie może zrobić. Następnie zabija kapłana i to wszystko, jako się rzekło, musi to wszystko zrobić sam. Dopiero potem jego wojownicy niszczą zdesakralizowaną, a więc pozbawioną mocy świątynię. Pozbawienie przeciwników boskiego starcia to priorytetowe zadanie w każdym konflikcie toczonym zgodnie z andyjską regułą władzy, walki, wojny. Najpierw trzeba zniszczyć wsparcie boskie, religijne przeciwnika. Dopiero potem można przystąpić do działań o charakterze wojennym. No i teraz przychodzimy właśnie z powrotem do naszych Hiszpanów, zwracając uwagę na element, który już Państwu mówiłem. Komunikacja słowna. Jaka jest pierwsza informacja zadziwiająca dotycząca Hiszpanów, którą przynoszą jeszcze ludzie z wybrzeża, ci, którzy pierwsi się z Hiszpanami kontaktują? Indianie powiadali, że widzieli, jak do ich kraju przybyły osoby bardzo różniące się od nas strojnym odzieniem itd. Jeździli na ogromnych zwierzętach, które miały nogi ze srebra, chodzi o podkowy. Tak mówili narzucające blask odkowy. A nazywali ich w ten sposób także i dlatego, że widziano, jak owi ludzie, spoglądając w białe chusty, rozmawiali sami ze sobą, tak jak jedna osoba rozmawiała z drugą. A to było wtedy, gdy tamci czytali książki i listy. I teraz mój komentarz. Proszę Państwa, w XVI-wiecznej Europie czytano najczęściej na głos, nawet gdy się było samemu. Dla postronnego obserwatora wyglądało to właśnie na rozmowę z białą chustą. No to jest troszeczkę takie wrażenie, jak ktoś, kto idzie po ulicy i widzi, że ktoś do siebie mówi, a nie zauważa, że ma słuchawki w uszach, prawda, i że mówi do smartfona, może się dziwić, właśnie zaraz, z kim on rozmawia, prawda? Z kim ta osoba rozmawia? Wtedy, jak ktoś widział, że Hiszpan trzyma coś w ręku i mówi. Zresztą ten system nauczania jeszcze istniał przed II wojną światową w naszych szkołach podstawowych. Może Państwo zauważyliście, jeżeli spotkaliście jeszcze osoby starsze, bardzo starsze, z takiej edukacji właśnie poziomu elementarnego, zauważyliście Państwo, że, no przynajmniej ja takie znałem, które czytając gazetę poruszały ustami, prawda, bo były przyzwyczajone do tego, żeby czytać na głos, prawda, tak się uczono. W XVI-wiecznej Hiszpanii było to powszechne. A zatem wygląda to na rozmowę z czymś, prawda?
I po drugie, te białe chusty są źródłem wiedzy. Widzieliśmy na własne oczy, jak rozmawiali sam na sam z białymi chustami i nazywali niektórych z nas po imieniu, choć nikt im tego nie powiedział. A oni wiedzieli o tym jedynie z samego patrzenia na chustę. Czyli to jest też źródło wiedzy. No, broń Hiszpanów tutaj oczywiście miała pewne znaczenie, ale bez przesady. Tu jest taka ładna relacja, jak przybywa posłaniec indiański wysłany przez Hiszpanów do obozu Atahualpy i próbuje postraszyć dowódców Atahualpy, jak to Hiszpanie są potężni. No i na to mówi o broni palnej i powiedzieli dowódcy Atahualpy na to, że to wszystko nic, bo chrześcijan jest niewielu, a konie nie mają broni, więc zabiją je lancami, a broni palnej też się nie obawiają, bo wiedzą, że chrześcijanie mają jej tylko dwie sztuki. Więc ta artyleria, którą Państwo widzieliście, to tak spokojnie, tam nie było żadnej artylerii. No dobrze, wiadomo, że Hiszpanie mają jakieś wsparcie, no powiedzmy sobie boskie, no bo co to są te chusty? No to są jakieś rzeczy nadprzyrodzone, z którymi można sobie rozmawiać. To nie są ludzie, to są wakas w rozumieniu andyjskim, czyli przedmioty święte, a właściwie o statusie bóstwa. Ale następne pytanie, które jak się ktoś z kimś w Andach kontaktuje, to jest pytanie, czy to jest cywilizowany człowiek. No, czy po prostu on zna cywilizowane reguły postępowania i czy z nim w ogóle da rady się dogadać. Jak to można zrobić? No przede wszystkim każda rozmowa, każdy traktat w Andach polityczny musi być poparty przepijaniem piwa kukurydzianego wzajemnie do siebie. Zaproszenie do takiego wypicia jest jakby początkiem każdej relacji o pewnym statusie dyplomatycznym. No i tutaj dowiadujemy się, że nie za bardzo to wyszło. Hiszpanie zachowali się jak totalne gbury i ludzie niewychowani. No niecywilizowani. No nie przyjęli na przykład poczęstunku, który im własnoręcznie władca inkaski podawał, no przekazywał. No to już jest no, szczyt braku etykiety, prawda, w rozumieniu andyjskim i dowodzący, że ci ludzie to naprawdę już totalni barbarzyńcy i dzikusy. Musimy na to pamiętać, że z punktu widzenia my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Europejczyk jak dziś przybywa, to jest traktowany jako jakaś taka osoba z wyższej sfery. Dla takiego wykształconego Indianina z dworu królewskiego, no to była banda ponurych zabijaków, prawda, wyjątkowo pozbawiona ogłady. No i teraz co się, proszę Państwa, dzieje w tej Cajamarce, tylko patrząc na to z innej strony. Kluczowy moment. Atahualpa dopuścił ludzi do siebie i teraz posłał Marquis, czekał w obozie pod Cajamarką. Hiszpanie rozmieścili się w samej Cajamarce przy placu, czekali przez całą noc, ukryci, mieli prosty plan. Atahualpa ze swoim orszakiem wchodzi na plac i gdzie są Hiszpanie? Nie ma, nie widać, ukryci. Zostaje wysłany ojciec Vicente de Valverde i jeden żołnierz i jeden tłumacz i poszli rozmawiać z Atahualpą, żądając, właśnie czytając część requerimiento, żeby się poddał. Podszedłszy do lektyki, ksiądz przemówił do niego i rzekł, z czym przechodzi i nauczał go o naszej świętej wierze, a to wszystko wykładał mu tłumacz. Ksiądz miał w ręku brewiarz i z niego czytał, czego nauczał. Atahualpa poprosił ojca Valverde o niego i udał mu brewiarz zamknięty, a ten mając go w ręku i nie mając otworzyć, rzucił go na ziemię. Potem wszystkim Atahualpa rzekł im, aby poszli precz jako bezczelni złodzieje i że ich wszystkich pozabija. To jest relacja Hiszpanów, ale jak wygląda relacja z drugiej strony, ze strony obozu Atahualpa? To jest ten kluczowy moment, prawda, kiedy jest brewiarz w ręku Atahualpy. O, prawda? Druga rozmowa jest zapisana przez ludzi, którzy byli obecni na tamtym terenie przy lektyce Atahualpy, Indian. Oni to potem przekazali, ci co przeżyli, kronikarzowi hiszpańskiemu, który się wrzenił w jeden z rodów inkaskich i poprzez żonę nauczył się zresztą świetnie keczua i zdobył tę relację. I tu jest pewna znacząca różnica w opisie. No owszem, przybył Valverde i przeprowadził ze sobą tłumacza. I co fraj Vicente mówił Incem, nie mam, iż tłumacz nie potrafił przekazać Ince, ponieważ powiadają panowie, którzy byli przy lektyce Inki, to, że tłumacz powiedział Ince, gdy ojciec wyciągnął księgę i otworzył, a tłumacz rzekł, że ten ojciec jest synem słońca. No tak został przetłumaczony termin chrześcijanin, synem słońca. No bo jak miał to przetłumaczyć? No nie był zbyt biegły w teologii chrześcijańskiej ten tłumacz.
I że przysłało go słońce do niego Inki, aby mu powiedział, żeby nie walczył i był posłuszny kapitanowi Pizarro, który też jest synem słońca. I że to wszystko jest w tej książce i tak mówią malunki w niej. Mówią. A Inka zażądał księgi, wziął ją do rąk i gdy ujrzał linijki pisma, według jednego z relacji przyłożył sobie brewiarz do ucha, żeby usłyszeć to, co ta książka mówi, no bo w ten sposób się należy komunikować z bóstwem, prawda? Na głos. Rzekł, to mówi i powiada, że jesteś synem słońca. Ja też jestem synem słońca. Na co odrzekli jego Indianie głośno wszyscy razem. Tak jest, jedyny Inko. A Inka podnosząc głos rzekł, że on także przybywa z miejsca, gdzie jest słońce i rzekł, że to cisną księgę na ziemię, a ludzie jego odrzekli ponownie. Tak jest, jedyny panie. Ten cała część przemowy jest zwrócona nie do Hiszpanów, tylko do własnego dworu Inki. On tym samym pokazuje, rzucając tą księgę, która jest traktowana jako przedmiot święty Hiszpanów, przez który oni się komunikują z bóstwem swoim, że nie ma to mocy w stosunku do mocy Inki. On ma większą moc niż bóstwo strony przeciwnej. I proszę Państwa, to nie będę w tej chwili powiedział. No jak się to skończyło, tak się skończyło. Zagrała trąbka, wystrzeliły te dwie nieliczne sztuki broni palnej, które mieli Hiszpanie i na całkowicie nieprzygotowaną do takiego obrotu sprawy świtę Inki spadła hiszpańska kawaleria. I co jest najważniejsze, przez cały atak, którego celem było pochwycenie Inki, Inka się nawet nie ruszył. I to nie ze strachu. Nawet wtedy, kiedy jeden z Hiszpanów wymierzył mu cios, który w ostatniej chwili Pizarro wziął na siebie, bo inaczej historia inaczej potoczyła, gdyby Atahualpa zginął wtedy. No nie mógł tego zrobić, tym bardziej, że jednocześnie tragarze, którzy trzymali lektykę władcy, byli masakrowani Hiszpanów. Jak Hiszpanie zabijali jednego, to podchodził następny i przejmował na siebie. Zabijali tego, podchodził następny, prawda? I tak to trwało przez jakiś czas, bo to była, no, syn Boga nie mógł upaść na ziemię, nie mógł się zachować po prostu uciekając jak zwykły człowiek. Także będę przyspieszał do końca, bo mógłbym jeszcze o tym długo. W 8 miesięcy później, po zapłaceniu okupu, Atahualpa zostaje przez Hiszpanów wcale nie wypuszczony, jak myślał, że go wypuszczą, tylko zgładzony, zgarotowany konkretnie, co znowu Theodore de Bry tak przedstawia. Tę część, właściwie taką już przedostatnią mojej wypowiedzi, chciałem zakończyć krótką historią mumii Atahualpy. Atahualpy pochowano jako chrześcijanina, bo najpierw powiedziałem, że zostanie spalony, no potem, ale chyba, że się ochrzci, no jak się zdecydował, że może jednak to się ochrzcił, to go wtedy zgarotowali, prawda? Tylko i pochowano w kościele jako chrześcijanina, prawda? No ale potem jak Hiszpanie wyruszyli z Cajamarki, opuszczając ją całkowicie, tam nie została żadna załoga, no to przyszli dowódcy Inkascy i wykopali ciało Atahualpy, zrobili z niego jak trzeba mumię według obyczaju. No i teraz mumia nadal jest, może legitymizować władzę. Mumia może mówić, mumia może przekazywać swoją wolę, jest przedmiotem obdarzonym olbrzymią mocą. W związku z tym jeden z dowódców i zarazem arcykapłanów, Titu Cusi, wyjął tą mumię i postanowił udać się do Ekwadoru, tam gdzie było wielkie skupienie administracyjne Inków, żeby, mając mumię jako, można powiedzieć, swój dowód władzy, rządzić. No tyle tylko, że inny postanowił to samo i zamordował tego, który tę mumię niósł, sam ją przejął i dzięki temu mumia Atahualpy jest jedyną mumią władcy inkaskiego, którą dotychczas nie znaleziono. No prawie władcy. Nie wiemy, gdzie jest. To znaczy, ostatnio jest przypuszczenie, że jest w konkretnym bardzo miejscu schowana w Ekwadorze. Trwają badania na ten temat, więc być może ta mumia zostanie znaleziona. Ale proszę Państwa, to nie koniec. Hiszpanie się sprzymierzyli bardzo szybko z wrogami Atahualpy po to, żeby zlikwidować resztę armii Atahualpy i przez kilka lat trwał wspaniały sojusz polityczny władcy inkaskiego Manco Inki z Hiszpanami. No i teraz znowu
Dochodzi oczywiście wejście koalicji, koalicjantów i wyrzucenie armii Atahualpy z Cusco było wielkim świętem, triumfalne wejście, ludność przyjmuje przysłowiowymi kwiatami, chlebem i solą i tak dalej, co państwo chcą. Wszyscy się cieszą z przybycia Hiszpanów, bo wprowadzają właściwego, czy można powiedzieć, nie tego uzurpatora Atahualpę, przybywają z Manco Inco. No i Hiszpanie po raz kolejny tym razem próbują tą sprawę rozegrać na to, żeby legalnie uzyskać potwierdzenie, że teraz ten władca, którego oni sami popierają, to on przyjmuje religię katolicką i on będzie posłuszny cesarzowi Karolowi V, królowi Hiszpanii zarazem. No i w tym celu znowu, ponownie Pizarro, chcąc ustanowić pokój i przyjaźń z Manco Inco i jego ludźmi, w dniu święta Bożego Narodzenia, to było w 1533 roku, po mszy, którą odprawił zakonnik, wyszedł na plac z rzeszą swych towarzyszy, którzy w tym celu rozkazał zgromadzić i w obecności kacyka i panów tutejszych i wojowników, którzy siedzieli obok Hiszpanów, kacyk na stołku, a jego ludzie na ziemi wokół niego, gubernator wygłosił do nich mowę, jak to w podobnych okolicznościach zwykło się czynić. A przeze mnie, jego sekretarza i pisarza wojskowego, zostało im odczytane żądanie, czyli to requerimiento, które już państwo widzieliście, które wasza królewska mość rozkazał, żeby im przedłożono, a treść została im wyłożona przez tłumacza. No jak została wyłożona, to już możecie się domyśleć, prawda? I rozumieli ją dobrze, no to na pewno. I na wszystko odpowiedzieli. Zażądano od nich, żeby uznali się za wasali waszej królewskiej mości, a gubernator uznał ich za swych przyjaciół, tak samo uroczyście jak wtedy, gdy wzniesiono dwukrotnie sztandar królewski i na znak tej przyjaźni gubernator uściskał ich z wielką radością przy dźwięku trąbek i tak dalej. No i to jest przez Hiszpanów uznane, że Indianie się zgadzają. Ale jak to było widziane od strony Indian? Możemy się pokusić o taką interpretację. No po pierwsze, z tego wszystkiego, co się dało zrozumieć, no że Hiszpanie są czcicielami jakiegoś bóstwa słonecznego, a pochodzą od pierwszej pary ludzi, która wyłoniła się w ich lokalnej Pakarinie, czyli miejscu pochodzenia, która się nazywa albo Kastylia, albo Rzym. A po drugie, głównym centrum kulturowym tego bóstwa, w tym głównym centrum jest ktoś, kto się nazywa Święty Piotr, papież albo cesarz. Zapewne powstanie jaka konfuzja między tymi trzema osobami, który jest ustami bóstwa, wypowiada się w jego imieniu, ma moc stanowienia prawa, któremu brodacze posłuszni. No wszystko się zgadza, tak? Hiszpanie mają również przenośne łaka, krzyż brewiarz, zapewne dzieci głównego bóstwa, którym oddają cześć w trakcie ceremonii zwanej mszą. Forma oddania czci temu bóstwu solarnemu, jego substytutom w trakcie mszy, z grubsza odpowiada andyjskim zwyczajom. Polega na spożyciu białego sukiego sanku. Indianie mieli coś w rodzaju, powiedzielibyśmy, takiego świętego chleba, który spożywali w pewnych okolicznościach. Oraz libacji rodzajem przeźroczystego piwa kukurydzianego. Oni te libacje wznosili ciczą, no tutaj to właśnie wino, ze specjalnego złotego naczynia, które kapłan brodaczy wznosił w kierunku świata górnego. No oczywiście, ponieważ to barbarzyńcy, człowiek cywilizowany ma dwa kubki. Takie zawsze, no barbarzyńca jeden, ale trudno, jacy są, każdy widzi. W każdym razie opieka tych bóstw daje brodaczom moc, której manifestacją jest ich sprawność militarna na polu bitwy. No to bezdyskusyjnie, prawda? Indianie też mogą z tej mocy skorzystać, jeżeli zgodzą się zostać czcicielami Boga Hiszpanów i będą słuchać właśnie tego, co mówią papież, cesarz. I to można podkreślić takim ceremonialnym wzniesieniem. Jeżeli tak wyglądała interpretacja, to była to absolutnie do zaakceptowania przez Indian, kult Boga chrześcijan, tyle że nie na zasadzie wyłączności. Po prostu w kosmowizji andyjskiej była możliwość inkorporacji obcych bóstw i oddawania im kultu nawet przez samych władców imperium. Dotyczyło to szczególnie, cenione były bóstwa, które przyczyniły się do militarnych sukcesów poprzez wsparcie oddziałów sojuszników. A w tym momencie Hiszpanie byli uważani za sojuszników. I w takiej sytuacji sam władca Inka mógł w dowód szczególnego uznania zostać czcicielem takiego bóstwa. Ale znowu, nie na zasadzie wyłączności. No i koniec imperium. Na tym wojna hiszpańsko-inkaska, która wybucha w 1536, trwa 3 lata, prowadzi ją Manco Inca. Nie będę o niej mówił, chciałem tylko zwrócić uwagę, ponieważ jesteśmy mimo wszystko na wykładzie poświęconym, czy z okazji wystawy, chciałem zwrócić na 3 motywy ikonograficzne, które są ściśle związane z tym, co się stało w ciągu tych
trzech lat tej głównego starcia wojny domowej między poniekąd też wojny domowej, bo frakcje inkaskie się podzieliły na te, które sprzyjały Hiszpanom i na te, które chciały ich wyrzucić. Ale to jest osobna sprawa. Pierwsza sprawa to jest święty Jakub apostoł Indianobójca. To jest oczywiście wersja Santiago Matamoros, zabójca Maurów, czyli Maurobójca, znana z okresu rekonkisty z terenu Półwyspu Indyjskiego. Miał się on ukazać w trakcie oblężenia Cusco przez armię inkaskiej, przez armię inkaską właśnie w postaci takiego jeźdźca i przyczynić się do zwycięstwa. Drugim motywem, który też znajdą Państwo na wystawie, to jest właśnie święty Jakub w innej wersji, przedstawienie właśnie tego świętego Jakuba apostoła Mata Indios. Drugi to jest cud na Sunturuasi. Otóż w momencie kluczowym ataku indiańskiego, kiedy Hiszpanie musieli się wycofać właśnie tylko do głównego placu i kościoła, który przy nim był. W tym kościele się schronili. Kościół był pokryty oczywiście słomą, jak to właściwie taką trawą iczu i próbowali to Indianie podpalić zapalającymi strzałami. No i oczywiście powstała legenda, że pojawiła się Matka Boska i ten kościół ugasiła. No i istnieje z relacji świadków, istnieje nieco bardziej prozaiczne wyjaśnienie, że pod osłoną tarczowników wysłano sługi na dach, żeby to zalali wodą, ale proszę Państwa, nie bądźmy specjalnie tutaj dociekliwi. Faktem jest, że to przedstawienie, które będziecie Państwo mogli również na wystawie zobaczyć, ono jest zresztą użyte przez Państwa tutaj w reklamie, właśnie przedstawia ten kluczowy moment wojny o, można powiedzieć, próby rekonkisty przez Inków ich własnego państwa. I wreszcie trzecia rzecz. Kolonialny herb Cusco, on już nie funkcjonuje. Został zmieniony w ramach politycznej poprawności. Jest inny herb w tej chwili Cusco, no nie będziemy, ale ten, który był nadany w 1540 miastu Cusco, przedstawiał się tak. I proszę zwrócić uwagę na tych 8 czarnych ptaków kondorów. Karol V w swoim dekrecie pisał tak. W herbie ma być 8 kondorów, które są wielkimi ptakami podobnymi do sępów, które są w prowincji Peru na pamiątkę tego, że gdy rzeczone miasto zostało zdobyte przez Hiszpanów w trakcie właśnie tej bitwy, a właściwie nie tyle zdobyte, ile chodziło o zdobycie fortecy, którą Inkowie trzymali. Ptaki te przyfrunęły pożreć ciała Inian, którzy wówczas zginęli. Także macie Państwo 3 motywy ikonograficzne obecne w sztuce, które są związane właśnie z tymi wydarzeniami, o których mówię. I na zakończenie powrót do początku, można powiedzieć. Relacja ideologiczna pomiędzy wierzeniami i interpretacją, taką dającą dużą możliwość synkretyzmu w religii Inku. Bo jak już Państwu powiedziałem, można było przyjąć obcego Boga, jeżeli się okazywał skuteczny. To można było, jak najbardziej. Po klęsce próby rekonkwisty Inkowie się wycofali do Vilcabamby na wschodnie stoki Andów i tam ich państwo funkcjonowało jeszcze przez lat 30 kilka, aż wreszcie upadło w 1572 roku w okolicznościach, których teraz nie będziemy omawiać. Tym niemniej z przyczyn presji politycznej po 1565 roku w wyniku nacisków politycznych Hiszpanów władca inkaski Titu Cusi Yupanqui zgodził się ochrzcić i zgodził się na działalność misjonarzy hiszpańskich, w tym brata Diego Ortiza i nawracanie swoich dowódców przede wszystkim, ale nie tylko dowódców, na chrześcijaństwo. Brat nauczał, brat Diego Ortiz kazania wygłaszał, dobrze znał keczua, więc nie było z tym problemu. No jakaś była ta indoktrynacja, no tylko, że zdarzyło się nieszczęście. Z przyczyn, które długo by tłumaczyć, w 1571 roku Titu Cusi umiera. Prawdopodobnie z choroby jest podejrzenie, że mógł zostać otruty. Faktem jest, że umiera bardzo niespodziewanie jako młody człowiek i przy tym wszystkim jest obecny ojciec Ortiz. I co się dzieje? Biorą ojca Ortiza, Indianie biją go, wiążą i co robią? Składają mu propozycję nie do odrzucenia.
Ojciec jego, Ortiz, będąc tak związanym, zapytał ich, dlaczego tak okrutnie z nim postępują. Jeśli bowiem Inka umarł, niech mu to powiedzą, a on będzie modlił się do Boga za Inkę i za jego duszę. Jeśli zaś jest żywy i chory, to odprawi w jego intencji mszę, aby zdrowie mu się poprawiło. Na te słowa odrzekli, że kusi titu panki ich Inka i pan umarł, a jemu bratu Diego rozkazują, żeby odprawił mszę, aby go wskrzesić. Wszak mówił im w kazaniach i głosił, że jego Bóg może wskrzeszać zmarłych. No tak czy nie? No to niech pokaże swoją moc. No nieszczęsny brat Ortiz odprawia tę mszę. Podczas gdy trwała msza, za każdym razem, gdy mówił Dominus Vobiscum, grozili mu lancami, które mieli w rękach, robiąc gesty, jakby chcieli brata Diego zabić. Gdy skończył odprawiać mszę, z wielkimi wrzaskami i okrzykami znów go pojmali i związali, pytając, dlaczego nie wskrzesił Inki, skoro tego od niego zażądali. No a potem go zabrali i zamęczyli. No, w rozumieniu andyjskim, jak się mówi, że Bóg jest potężny, to Bóg się musi tym wykazać. No nie ma inaczej. Po dziś dzień istnieje instytucja karania świętego, a wcześniej istniała instytucja karania bóstwa, które nie wywiązuje się z tego, o co się poprosi, mimo że się mu ofiary złożyło. To jest mimo wszystko bardzo pragmatyczne podejście, prawda? No przecież on mówił im w kazaniach, że Bóg jest, może wskrzeszać zmarłych. No to proszę bardzo. Proszę, no niech pokaże. Po tym nastąpił, w wyniku właśnie śmierci Ortiza, nastąpił atak Hiszpanów. Pojmany został następca Titukusiego, wzięty do niewoli, zaprowadzony do Cusco. Zmuszony podobno do apostazji, do powiedzenia, że jego bóstwa były bóstwami fałszywymi. To nie jest prawdą. W każdym razie jest prawdą, że przyjmuje chrześcijaństwo. No ale to go nie ratuje. I w tym momencie, podobno w momencie egzekucji, mówi tak. Ujrzawszy, że nie ma już ratunku, że musi orzec, czyż po to, aby mnie zabić, przekonali mnie, bym się ochrzcił i został chrześcijaninem? No widać, że specjalnie przekonany do tej decyzji do ostatniej chwili nie był. Ale to jest tylko jedna strona, proszę Państwa, medalu, bo drugą stroną jest rzeczywiście przejęcie przez Inków arystokrację inkaską i można powiedzieć w pewnym sensie opanowanie kultu jednego z najważniejszych sanktuariów w Andach, Najświętszej Marii Panny w Copacabana nad jeziorem Titicaca i relacja rodokreski. Ale to jest temat, proszę Państwa, na inny wykład, a ja powiem Państwu po keczła. Taita dios ninkcich, paogara pusunki. Dziękuję Państwu za uwagę.